Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny. Znowu ja muszę się witać, ponieważ oni nie chcą się widać. Nie no, po prostu się wyrywasz. Po prostu tego. Się witam wyrywasz. Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Mandzi, wraz ze mną jest tutaj Blałek, witam, cześć. I również Mieczysław. No i słuchajcie, dzisiaj chcieliśmy nagrać ogólnie bez Naruciaka, ale niestety bardzo mówił i nalegał, że chce jednak wystąpić, dlatego Naruciak, proszę powiedz, co dzisiaj będziemy robić teraz. Dzisiaj gramy na naszych telefonach, po prostu z PlayStation, ponieważ my jesteśmy Team Play. Tak, w sumie tak. No, a my gramy na PlayStation, ale gramy na PlayStation nie na padach, tylko widzicie, właśnie koledzy się bawią na telefonie, wyobraźcie sobie. Oni dotykają, teraz ja dotykam, ja jestem czerwoną kropką, ja dotykam sobie teraz na telefonie i to działa na ekranie, to jest magia. To jest, moi drodzy, przyszłość. Zobaczycie, jak te gry są ładne? W ogóle gramy typ rywalizacja, nie fabułę, ponieważ fabuła by trwała dosyć długo. Bo ja nigdy nie grałem w tę grę i w ogóle nie widziałem. To jest jedyna gra z tych wszystkich czterech, które nikt z nas w ogóle nigdy nie grał. Więc dla nas naprawdę... Ale o co chodzi? Serio? Nikt? To gramy pierwszy raz, wszyscy. Czy ten gość jest vlogerem, to o to chodzi? Czy on właśnie robi vloga na YouTube? Nie, on chce się wysadzić. Jezus, on... Wybuchowy vlog? Wow! A to jest tak stylizowane, że tutaj on aktywuje pułapkę, która ich wysadzi. O nie! A co jeżeli to jest Mannequin Challenge? I on wszedł i to ich wybuchło! Doceniam, że tak się wczuwacie w tą grę, bo to jest najważniejsze właśnie. Słuchajcie, chłopaki, no tak nie, naprawdę to jest po prostu... policjantów, pewnie mieli dzieci w domach, słuchajcie. Do patroli w pobliżu 535 Miker. Mamy 1031, podejrzenie porwania. Jesteś gotowa? Pewnie, że jestem. Powinniśmy wejść przez drzwi. To jest bardzo dobrze, zły pomysł, bardzo Becky. Dobrze. Jolo, Karo. Czemu to jest taka piękna? Taka ładna gra? Tak. Żyje się tylko raz. Za moich czasów te gry nie były takie ładne. Policja! No trzymajmy się razem! Rozdzielmy się! To jest najlepszy pomysł. Rozdzielmy się razem. Dobrze! Dobrze, Jezu. To jest najgorszy pomysł. Musimy celować, wszyscy rozumiem. Na środek, tak? Dobrze, okej, dziękuję chłopaki, to sobie poradził. I znowu mam zdrewne palce! Całe same osiągnięcia, słuchajcie. O, to super gra! No. Ale ja ją kupuję, na swoje PlayStation, ale się będę grał! O, uwaga. I co dalej? Władcza, ostrożnie. Nie no, władcza, let's go, sprawdź piętro! Trzymajmy się razem, ostrożnie! Ostrożnie! Dobrze, bardzo ładnie. Mandzia nas podpuszcza, rozumiem, bo ma więcej. Rozumiem, że Resident Sleepera robimy, tak? Resident Sleeper. Co tu się dzieje? Nieważne. Halo, proszę zamknąć oczy, dzieci. Właśnie, czym możemy w to grać? I młodzież, i dorośli. Chcieliby się rozdzielili, by mogła się przyłączyć do zabawy, a tak to nie może, bo ją obserwuję. Gdzie? Dlatego się trzymaliśmy razem. Demonetyzacja. Stój. Ręce do góry! Chłopaki, zabijamy, strzelamy, później zadajemy pytania. Nie, strzelamy od razu. Strzelamy. Strzelaj. Mandzio, oczywiście, strzelaj. Podejmuje... Mandzio, strzelaj! Strzelaj, oczywiście, że strzela. No i pięknie. Oczywiście, że strzela. No, no i spokój. Ale on jeszcze nic nie zrobił, a ty już nie strzelił. Ale miał pistolet, był zagrożeniem. On jest takim psycholem policjantem. Co to? Typowym. Widzicie? Strzelił w nas, trzeba go zabić. Przewróciła go ryba. A, nie, prąd mu go poraził. Nie! O nie! Tak, nie! O nie! Nie! Au! Co tu się dzieje? Nie! Ocel partnera! Ocali partnera! Dajmy kumpla, dawaj kumpla! Nie! Uratuj! Tom! Ale jesteśmy słabymi policjantami. Strasznie, no. Nie powinniśmy tak zrobić chyba. Nie no, policjant może potencjalnie uratować więcej żyć, aniżeli ona będzie mogła uratować sama. Ale mogę mieć dzieci. Dobrze. I wszystko zwalimy na niego, więc spoko. Dobrze, mamy to. No i super. Tak, paralizatorem. Panie i panowie, oskarżony Jonathan Finn jest winny. Nie ma żadnych wątpliwości. Musicie tylko wybrać dla niego odpowiednią karę. Jonathan Finn zostaje uznany za winnego popełnionych zbrodni i skazany na śmierć poprzez wstrzyknięcie trucizny. Kara śmierci! Ty miałeś jakiś wybór tam na telefonie? Nie. Okej. Okay. Nie, klik. A ta gra jest ładna. Aresztowanie. Co tam, mordo? Czemu się uśmiechnął? Bo ma ukryty plan. I to jest początek. No. Tak. Miałem taki problem, że nie mam co zagrać z takimi casualami.
Ponieważ są wszystkie te gry takie duo, one są, nie wiem, Diablo i tak dalej. To po prostu chciałeś. Nie każdy to chce grać, nie? Na przykład. Nie każdy ma dziewczynę, też to też prawda. Okej, Hayden, agenda. Co jest? Nie masz ukrytego motywu. Ukryj motywy. Wszystko ok? Nie. Decyzję musicie podjąć jednogłośnie. To skończony dupek. Jedno z was ma. Ale byśmy byli agresywni, jak tak byśmy powiedzieli. Ale my jesteśmy grzeczni. Family friendly. Zatroskana. Family friendly content. Dobra. To niezły mandzi. A mandzia zaś... No chodźcie, no chodź, no chodź. Dobrze, Karol. Jezu. Nie, musimy wszyscy zgodnie być. No to chodźcie. No Jezu. Jak zawsze odpuszczacie. Tak grać, tak poważnie się zabiliśmy kogoś, mandzia, obrzegaj. Wielki żart. Cała moja przyszłość leży w rękach tej kanali. Wiem, że tak ci się wydaje. I tak była zgorzchniała. Nie wychylaj się. Unikaj każdego, jak żeśmy nie zgorzchniała, tak czy tak była zgorzchniała. O, sarkastyczna. Dzięki, mamo. Ale jesteśmy family friendly. Pamiętacie sarkazm? Blałek musisz wyrobić. Jej. Dzięki, mamo. Detektyw Marnej? Mogę prosić na słowo? Wiesz, czasem wydaje nam się, że nie mamy nic do powiedzenia, ale to nieprawda. Okay. Co to na rękę? My jednak mamy. Czasami, wiesz, masz coś do powiedzenia. Ale czasami jednak nie masz. Czasami nie. Ciężko żyć z tym, że posłało się kogoś na śmierć. Czeliśmy. Dobra, ja wiem, kto ma ukryty tutaj motyw. Ja nie mam. Kto w ogóle do niego strzelił? Co on do niego strzelał? Dawaj. To ty do niego strzelałeś. Wybieraj, wiem, kto ma ukryty motyw. Co? Wybraliście najbardziej podejrzanego. To on strzelał. To on strzelał. Tak. No. To nie ja. Ej, chłopaki, ścigamy się. Ej, chodźcie, zaczynamy odtąd. Zaczynamy od lewej strony, chodźcie, ścigamy się. chodźcie, ścigamy się. Chodźcie, tutaj na lewej. Dobra. Start, okay. Czekaj, muszę. No chodź. Mogę wyjść. No chodź. Dawaj, wyjdź. No nie mogę, patrz. Dobra, okej. Jest, no. I teraz kto pierwszy poprawia sobie, ten wygrywa. Dobra. Raz. A, w tę stronę, no. Dobra, no. Trzy. Raz, cztery. Dwa, trzy. Pierwszy. No. Dobra, z lekceważeniem. Oplutet. Oplutet. Oplujemy. Świadomość, że godziny Fina są policzone, dodaje mi energii do naszego działania. To jest mądra odpowiedź, nie mogę doczekać się egzekucji. Jak ona jest taka wredna, ona mówi, już umrze. Mama mówi, a nie śmiesz się z czyjeś. Mówiłem, że to blow. Zaznaczyłem ciebie. Ja miałem jakiś Co? Tak. I my teraz głosowaliśmy, kto ma coś do powiedzenia. Grasz, Mancio, poprawnie wytypował, nie to, co we sąsiedzi. I my zbieramy punkty, to jest rywalizacja, moi drodzy. Tak. Okej, dobra. I wiecie co? Ja mówiłem na początku, że my nie gramy fabułę, ale my chyba gramy fabułę. Tylko, że po prostu gramy przeciwko sobie, a nie razem. Dostałam wiadomość. Mam spotkanie z twoim klientem. Wybacz, nie udało mi się wrócić na czas. Nie uśmiecham się rozmowa z Finnem bez jego adwokata. Tak, wiem. Dziękuję, że tak szybko zareagowałaś. W końcu nie zostało mu dużo czasu, prawda? Cyniczna. Wysłucham go. Ale co, ale to wysłucha, to nie jest cyniczne. Nie, wszyscy muszą być zgodni. No to co, chłopaki? No dobra, okej, ja głosuję na... A ja tam nie wiem jak wy, ja tam swoją decyzję podjąłem. Ale co to jest za nieliniowa fabuła, skoro mogę wybrać tylko dwie rzeczy? Ja taniosz... Ale być opcja trzecia, czyli... Ja taniosz, który nie sprzedam. No to dobra. Cyniczne, dawaj. Ja jestem za... Musimy teraz przekonać Karola, żeby wziął na to, bo nie pójdziemy dalej, no. Jeśli no i nie było trudno. Udało się, dobrze, dzięki. Dobrze go przekonałeś. Dobrze. Dziękuję. Okej. Musimy tutaj przerwać, ponieważ gra jest bardzo długa. Chcielibyśmy ją przejść całą, ponieważ na przykład mi się bardzo spodobała, mimo może że... Może przejdziemy kiedyś. O, to na może pewno. Może kiedyś przejdziemy. Na pewno. Naprawdę z wielką chęcią. Na dłuższe posiedzenie byśmy tutaj przyszli i tak dalej. Aczkolwiek mamy jeszcze SingStara, do tego was zapraszamy już niedługo na kanale Play. Będzie śpiewający. Będzie ale nie tylko... może się doczekać. Ja nie mogę się doczekać, bo to sobie najbardziej na to były potestowane. A poprzednie gry były naprawdę bardzo super. A ta zrobiła na mnie takie wrażenie, że jutro będę w nią grał z dziewczyną. Ale w razie trzymajcie się, żegnamy się z wami na dzisiaj. Do zobaczenia pa, pa. I pa, pa!